Myślę, że z poprzedniego filmu całkiem dobrze wiemy, jak ogromne jest Słońce w stosunku do Ziemi i jak daleko znajduje się od nas. Niestety, większość schematów, które widzimy w podręcznikach, nie oddają rzeczywistości. Tak naprawdę, w tej skali Słońca, Ziemia jest tą małą plamką i znajduje się, uwaga, w odległości 12 metrów od niego. Tutaj powinno być 12 metrów. Sporo, prawda? Spójrzcie tutaj. To Słońce ma średnicę około 50 cm. Ziemia i inne planety są w skali, ale już ich odległości nie są zachowane. Dlatego odległość Ziemi od Słońca w tym przypadku powinna wynosić 60 do 70 metrów. Tak, tutaj mamy Ziemię. To jest Ziemia. Oczywiście mamy inne planety, takie jak Merkury. To jest Merkury. Najmniejsza planeta układu słonecznego nie Pluton. Pluton jest planetą karłowatą. Za Merkurym, za Merkurym krąży Wenus. Wenus zwana siostrą bliźniaczą Ziemi. Dlaczego? A to dlatego, że ma bardzo zbliżony rozmiar. Za Ziemią krąży Mars, czerwona planeta. Za Marsem mamy Jowisza, czyli gazowego giganta. To jest Jowisz. Za nim znajdziemy Saturna, nieco mniejszego. Teraz wróćmy do odległości planet. Jowisz. Znajduje się 5 razy dalej od Słońca niż Ziemia, czyli w odległości 5 jednostek astronomicznych. Jowisz 5 astronomical units. Jeżeli chcielibyśmy wyobrazić sobie tą skalę, to jako Słońce musielibyśmy wziąć dużą piłkę lekarską. Jako Jowisza na przykład piłeczkę do ping i umieścić ją. W odległości trzech długości boiska do piłki nożnej od naszej piłki lekarskiej. Saturn, jak już mówiłem, jest mniejszym gazowym gigantem, ale odległy jest o 9 jednostek astronomicznych od Słońca. Saturn, 9, astronomical units. Dla oddania sensu tej skali, musielibyśmy wziąć. Coś mniejszego od piłeczki ping i umieścić w odległości około pół kilometra od naszej piłki lekarskiej. Za tymi gazowymi gigantami są również planety gazowe. To jest Uran. Uran. A tutaj mamy Neptuna. Obecnie ostatnią planetę. Układu Słonecznego. W ostatnim wideo mówiliśmy już, ile zajęłaby podróż z Ziemi na Słońce z prędkością odrzutowca. Byłoby to około 17 lat, jednak podróż z Jowisza na Słońce zajęłaby już 100 lat, a z Saturna na Słońce zajęłaby prawie 200 lat. Są to ogromne odległości, ale przecież tutaj nie kończy się układ słoneczny. Spójrzmy na taki schemat. Tutaj mamy Słońce, dalej są orbity najbliższych planet, czyli Merkurego, Wenus Ziemi, Marsa i Jowisza. Pomiędzy Marsem i Jowiszem znajduje się pas planetoid. Tam krążą planetoidy, planetoidy. czyli mniejsze ciała układu słonecznego. Ten kwadrat tutaj pokazuje sąsiedztwo Słońca. W odległości 5 jednostek astronomicznych. Tutaj jest około 5 astronomical units. Światło ze słońca dociera tu po około 40 minutach. Jak się okazuje, nawet ten ogromny dystans możemy umieścić w taki malutki kwadracik. Jak widzicie, orbity najbliższych planet w tym Ziemi, zlewają się tutaj ze słońcem. Widać już orbitę. Tylko Jowisza. Za Jowiszem krąży Saturn, później Uran i Neptun. Tutaj mamy przykładowo orbitę Plutona, no i pas Kojpera. Co to takiego pas Kojpera? Jest to pas takich skalnych obiektów połączonych ze sobą lodem wodnym, amoniakowym i metanowym. Stamtąd czasami przylatują do nas komety. Jednak to mimo wszystko dalej nie jest. Koniec układu słonecznego. Tutaj po prawej mamy schemat z misją Voyager. Mamy tutaj Voyagera 1 i Voyagera 2. Obie sondy zostały wystrzelone w 1977 roku. Bardzo dawno temu, prawda? Voyager 1 pędzi z prędkością V równą 61 tysięcy kilometrów. Na godzinę, co daje około 17 km na sekundę. Ogromna prędkość, prędkość, która została nadana tej sondzie przez człowieka. Obecnie Voyager 1 znajduje się w odległości od Słońca około 125 jednostek astronomicznych 125 Astronomical Units czyli tyle razy dalej 125 razy dalej niż Ziemia. Znajduje się od Słońca. Zobacz. W tej skali nie możemy nawet dostrzec orbity naszej planety. Dla przykładu, gdyby ktoś wsiadł do samolotu w czasach narodzin Jezusa, to dotarłby tutaj, gdzie jest Voyager 1, mniej więcej w dzisiejszych czasach. Ale nawet tutaj możemy mówić o małej skali. Spójrz. Ten fragment układu słonecznego możemy umieścić w takim malutkim kwadracie tutaj w stosunku do orbity dużej planetoidy Sedny, która krąży gdzieś tam daleko za orbitą Plutona w pasie Kuipera. Możemy jeszcze zwiększyć tą skalę i ten kwadracik umieścić w takim małym tutaj. Tutaj już nie dostrzeżemy układu słonecznego. To znaczy najbliższych planet w układzie słonecznym. Możemy dostrzec niewielki owal, który jest orbitą planetoidy Sedny. W tej skali nie możemy nawet zaznaczyć odległości, tej ogromnej odległości, jaką przebył Voyager 1. Poza zewnętrznymi planetami bardzo daleko znajduje się obłok Oorta. Szacuje się, że odległość od Słońca to około 50 tysięcy jednostek astronomicznych. 50 tysięcy astronomical units. Tutaj znajdują się Pozostałości po formowaniu się układu słonecznego są to drobiny skalne, lód wodny, amoniak i metan. Tutaj nadal dominuje grawitacja naszego Słońca. Dla oddania skali, jeden rok świetlny to około 63 tysięcy jednostek astronomicznych, a obok orta kończy się gdzieś tam w odległości 100 tysięcy jednostek astronomicznych. Spójrz tutaj, Układ Słoneczny wraz z pasem Koipera. Gdzie orbita Plutona narysowana jest tutaj. Cały układ słoneczny mieści się w tej malutkiej plamce tutaj, po środku obłoku Oorta. To jest nasz układ słoneczny. Niezależnie jak trudno jest nam to wszystko sobie wyobrazić, to niedługo przekonamy się, jak małą drobiną jest nasz układ słoneczny.